Okres wakacji dobiegł końca. Jak się okazuje, można było je spędzić w naszym regionie nie tylko nad jeziorami, na imprezach i piknikach, czy zwiedzając okoliczne zabytki. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Siniec-Blusztyn, dzieci z obszaru powiatu kętrzyńskiego mogły spędzić wakacje w Końskim Siodle w miejscowości Kąty. Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem najmłodszych. Co robiłyśmy? No? Pomagałyśmy dla Agnieszki. Co jeszcze możemy robić? Jeździmy dużo, też fajne to jest to, że jest nas tyle i mamy co robić, tak zawsze to jest fajnie. Mamy co robić, bo fajnie się bawimy. Co możemy jeszcze powiedzieć? No fajnie jest! Fajnie. A co robimy? No, tutaj tak naprawdę najlepiej czas spędzamy. W domu nie ma co robić, a tutaj zawsze można się pośmiać. Z dużo znajomych możemy nowe przyjaźnie zawrzeć. Tutaj mamy przyjaciół, tak? Konie i mamy co robić zawsze. No po prostu kochamy to, co robimy i myślę, że czas na... nie ma czasu na spędzanie przed komputerem bądź przed telewizorem. Bo to jest nudne. Chętni mogli bezpłatnie nie tylko skorzystać z nauki jazdy konnej pod okiem instruktorki Agnieszki Waraksy, ale również postrzelać z łuku w towarzystwie popularnego fotografa i zapalonego łucznika Andrzeja Frankowskiego. Wakacje w siodle zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie oraz przez gminę Srokowo, a organizowane przez Stowarzyszenie Blusztyn w ramach realizacji zadania publicznego. Ja tu jestem jako instruktor, od wielu lat działam w tej stajni, więc tak co roku też prowadzę te wakacje w siodle. Jest liczna grupa. Oprócz jazd konnych mamy też różne zajęcia, gry i zabawy dla dzieciaków, typu rzut podkową do celu, jakieś tam zawody drużynowe, a także przyjeżdża i wspiera nas tu Andrzej Frankowski, który raz w tygodniu prowadzi zajęcia ze strzelania z łuku. Tak wiesz, paluszki tutaj. Chcesz rękawiczkę? Nie. A, odejdźcie stamtąd. Tutaj załóżmy sobie, stoimy za linią strzału. No właśnie, mówimy, że wiemy. A jednak to jest troszeczkę ciężki łuk, więc trzeba więcej siły, jak gdyby. Paluszki nie cięły. Potrzebna jest nam tak zwana rękawiczka. Która będzie nam zabezpieczała palce, żeby nas nie bolały niepotrzebnie. Prawda? Proste.